1-2. Tymczasem piłkarze z Nowego Dworu Mazowieckiego zdobyli okręgowy Puchar Polski. Finałowy mecz Świtu z warszawskim Ursusem rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. Starcie trzecioligowców w Nowym Dworze Mazowieckim przypominało dobry dreszczowiec. Lepiej zaczął Ursus, który po 20 minutach prowadził już 2-0, a obie bramki zdobył Patryk Kamiński. Najpierw z rzutu karnego, a zaraz później z wolnego. Jeszcze przed przerwą Świt strzelił kontaktowego gola. Tym razem rzut karny wykorzystał Rafał Maciejewski. W drugiej połowie zespół trenera Mariusza Miecznikowskiego poszedł za ciosem i szybko wyrównał. Ponownie za sprawą Maciejewskiego, który znów nie pomylił się z 11 metrów. 20 minut przed końcem podopieczni trenera Michała Pulkowskiego odzyskali prowadzenie po tym, jak bramkę na 3-2 zdobył Sebastian Szerszeń. Jednak 5 minut później już był remis. Najpierw traktorkom pomogła poprzeczka, ale poprawka Michała Drewnowskiego była skuteczna. Po 90 minutach było 3-3, w wyniku nie zmieniła też dogrywka. Zatem konkurs rzutów karnych, a w nim pierwsze 5 serii bez pomyłki. Szósta to już strzał Wojciecha Biernacika z Ursusa, obronił Mateusz Prus, a potem presję wytrzymał Hubert Michalik. Świt wygrał w karnych 6-5 i sięgnął po mazowiecki Puchar Polski. Jeśli chodzi nawet o jakość, to biorąc pod uwagę, że dwie trzecioligowe drużyny, to naprawdę był to niezły mecz. Szkoda, bo bardzo fajnie go zaczynamy, strzelamy dwie bramki, prowadzimy 2-0. W dwóch takich dość prostych sytuacjach rzuty karne dla Świtu, które doprowadzają do remisu. Szczerze mówiąc, miałem taką pewność i taki spokój, że zespół zareaguje dobrze na to, że tracimy bramki, na to, że gdzieś tam musimy gonić wynik. I tak się stało tak naprawdę, więc tutaj dużo charakteru na boisku, dużo walki. Radość piłkarzy Świtu ogromna. Nagrodą za zwycięski finał był nie tylko okazały Puchar Polski, ale też przepustka do dalszych gier w tych rozgrywkach już z udziałem klubów z Ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi.